Cześć, witaj na moim podcaście Przygotowania, czyli miejscu, gdzie rozmawiamy o podróżach, przygodach, językach i szeroko pojętej zagranicy. Nowe odcinki ukazują się co drugi piątek i są dostępne na takich platformach jak YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i Spreaker. Zapraszam Cię do subskrybowania i obserwowania kanału, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Zapraszam was na odcinek numer 49. Zbliżamy się już do okrągłej rocznicy, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Dzisiaj kolejny rozdział, kolejny odcinek solowy. Wiem, że one nie cieszą się zbytnią popularnością, zdecydowanie fajnie się słuchają rozmowy z gośćmi, jednak no, mam taką potrzebę wypowiedzenia na głos pewnych swoich przemyśleń, wątpliwości, dylematów życiowych i postanowiłam, że podzielę się z wami tym, co leży mi na wątrobie. Być może ktoś z was ma podobne dylematy życiowe i po wysłuchaniu tego odcinka poczuję się lepiej, raźniej. Jak wiadomo, w Kupie Siła. Dla mnie to będzie taki trochę pamiętnik, dziennik w wersji audio. No i może za kilka miesięcy wrócę do tego odcinka i czas pokaże, w jakim miejscu, w jakim życiu, w jakim, w jakim miejscu w życiu będę się znajdować. Już nie mogę się doczekać, ale póki co to jestem w takim okresie. Że się zastanawiam, co dalej, jaki styl życia chciałabym prowadzić. Możliwe, że wiąże się to z tym, że obecnie mamy początek roku astrologicznego. Więc pewnie tak, ta aura na mnie działa. No nie powiem, nie ukrywam, że interesuję się od jakiegoś czasu astrologią i ponoć Ponieważ słucham ekspertów i ekspertek, to dobry moment, aby wysyłać w świat nasze intencje, aby mówić o tym, czego pragniemy, aby zastanowić się nad tym, co warto zostawić, co nam nie służy i wybrać to, co nas uszczęśliwia albo co by sprawiło, że będziemy szczęśliwsi. Ja teraz od tak pewnego czasu mam takie wrażenie, myślę, że tak od ponad pół roku, że jestem w takim okresie przejściowym. Jedną nogą jestem w jednym miejscu, drugą nogą nie wiem jeszcze gdzie jestem, a wszystko w sumie się zaczęło i jest powiązane z pandemią. Przed jej wybuchem przeprowadziłam się do Warszawy, zaczęłam nową pracę, no i wynajęłam. Nowe mieszkanie. Moje życie było tam. Dosłownie po trzech miesiącach wybuchła pandemia i rozpoczęła się praca zdalna, ale pracowałam w tym samym miejscu. Kursowałam między Warszawą a moim miastem rodzinnym, bo była taka możliwość. Potem co dalej pracowałam zdalnie. Wakacje. Przedniego roku wróciliśmy znowu do biura, więc znowu byłam w Warszawie, ale potem kolejna fala, umowa na mieszk wynajem mieszkania mi się kończyła, więc stwierdziłam, że nie jestem pewna, czy chciałabym zostać w Warszawie. Nie wiadomo, jak długo potrwa ta pandemia, więc po co mam przedłużać umowę na kolejny rok, ponieważ nie wiem, co w tym roku się wydarzy. Więc od grudnia już mam taką bazę wypadową w moim mieście rodzinnym. I tam teraz żyję, pracuję zdalnie. Zaczęłam wprawdzie nową pracę, ale no na razie pracujemy zdalnie. Jest przewidywany powrót do biura, ale nie wiadomo kiedy, kiedyś na pewno. Więc no ciężko jest cokolwiek zaplanować. I co? No postanowiłam, że zatrzymam się w tym mieście rodzinnym. Z jednej strony jest fajnie, ponieważ nie po co za wynajem? Oszczędzam pieniądze. Ale z kolei z drugiej strony, miejsce to nie ma zbyt dużo do zaoferowania, jeżeli chodzi o mnie. Oczywiście czuję, że powoli już się tam duszę. Wiadomo, w tygodniu pracuję. Mam jeszcze tam swoje dodatkowe rzeczy związane z Instagramem, z podcastem, z językiem niemieckim. Ale, no, tego czasu nie zostaje zbyt dużo. Jednak, mimo wszystko, chciałabym go w jakiś fajny sposób spędzić. W weekendy tak staram się wyjeżdżać, zmieniać otoczenie, i powiem Wam, że to jest takie moje wybawienie. Gdy już mam wracać, no to ten humor się trochę zmienia. I tak od ponad roku chodzi mi po głowie: zostanie cyfrową nomadkę. Tak czuję, że to byłby odpowiedni styl życia dla mnie. Jednak przez długi czas w ogóle nie brałam tego pod uwagę, ponieważ większość cyfrowych nomadów i nomadek, które i których kojarzę, to są osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Ja takiej nie mam i nawet póki co. Nie mam pomysłu, czym ewentualnie mogłabym się zajmować, jednak zainspirowała mnie pewna rozmowa. Ja tak mam często, że takie niby nieznaczące, małe elementy sprawiają, że jakoś tak dostaję olśnienia. I tak właśnie było ponad rok temu. Na Instagramie trafiłam na jakiegoś live'a. Taka para podróżników prowadziła rozmowę z inną parą podróżników. Nie, akurat tam jeden chłopak jest zatrudniony w firmie jako programista. Oczywiście jest to pracownik IT i takie osoby z tej branży mają łatwiej ze znalezieniem pracy zdalnej, ponieważ no jest to rynek pracownika i mówiąc szczerze, mogą przebierać w ofertach, ale to był dla mnie taki promyk nadziei, że można pracować na etacie. Już abstrahując od tego, jaką ten chłopak ma umowę, bo nie wiem, pewnie nie na etacie, ale jednak pracuje nie na swojej działalności, tylko dla kogoś i może podróżować i to nie tylko w obrębie, powiedzmy, Unii Europejskiej, ale całego świata. Więc wtedy pojawiło się takie ziarenko i ono nadal, nadal, nadal kilkuje, że. Może to, że tak, no dosyć powiem często zmieniam pracę z różnych powodów, ponieważ ktoś mi tam nie odpowiada. Najpierw wiadomo, po studiach trafiłam do korporacji, szukałam takiej oferty, którą bym spełniła i trafiłam do miejsca, gdzie głównym zadaniem było kopiowanie danych z PDF-a do pewnego programu. Więc no nie była aż tak dla mnie rozwijająca i ekscytująca praca. Potem trafiłam do księgowości. Poprzez moment myślałam, że to będzie dla mnie ciekawe zajęcie. Nie wiem, jak na to wpadłam, ale potem się okazało, że no nie do końca liczby to jest to, co mnie kręci. Potem stwierdziłam, że może zajmę się klientami z kraju, który uwielbiam. Czyli pracowałam w korporacji na rynek turecki, nie tylko. Cały czas to nie było to. Potem. Wydawało mi się, że znalazłam swoją pracę idealną, czyli pomagałam w aplikacji na studia zagraniczne. Ja uwielbiam zagranicę, wyjeżdżam na Erasmusy i uważam, że to były najlepsze etapy w moim życiu, więc bardzo się cieszyłam na to, że będę pomagać innym spełniać marzenia. Ale no, to też nie było to. I patrząc na te wszystkie doświadczenia, stwierdziłam, że nie miało znaczenia to, czy się zajmuję tym, co mnie interesuje, czy nie. Jednym wspólnym mianownikiem było to, że siedziałam w jednym miejscu. Chodziłam do biura, miałam te 21, potem 26 dni urlopu, ale to było dla mnie zdecydowanie za mało, aby podróżować i poznawać świat. Z kolei, jak podróżowałam i spędziłam miesiąc w Turcji, to powiedzmy była moja taka najdłuższa podróż ciągła, to już no w czasie tej podróży miałam taki niedosyć, bo fajnie jeździłam, zmieniałam miasta, oglądałam ciekawe nowe miejsca, ale no nie miałam co robić. Podróżowałam do samego podróżowania i po jakimś czasie zaczęło mi się to troszkę nudzić. Więc doszłam do wniosku, że jakbym miała swoje zajęcie takie na stałe, plus mogłabym odkrywać nowe miejsca, chodzić na spacery, próbować nowych dań itd., itd., itd. to byłoby takie idealne. Połączenie. Więc cały czas myślę o tej pracy jako cyfrowana matka. Nie wiem jeszcze, jak tego dokonam, ale obiecałam sobie, że jak już zacznę takie życie na pełen etat, w sensie będę stuprocentową cyfrową matką, to wtedy tę parę, która mnie zainspirowała, zaproszę do odcinka tego podcastu. Oczywiście jeszcze to nie ten czas, ale mam to z tyłu głowy. Jeżeli chodzi o pracę, to miesiąc temu, ponad miesiąc temu, zaczęłam nową i póki co, tak jak wspominałam wam wcześniej, pracuję na etacie. Na razie zdalnie, powrót już przewidywany kiedyś, ale bez konkretnych dacht. Słyszałam taką opinię, że my będziemy ostatnim zespołem, który wróci, więc zobaczymy jak to będzie. I niestety w polskim prawie jest tak, że nie ma czegoś takiego jak praca zdalna. To oczywiście dopiero, to pojęcie się dopiero pojawiło w czasie pandemii, bo wiele osób przeszło na taki tryb pracy, ale w samym prawie pracy nie wprowadzono żadnych zmian. I mimo, że wiele firm teraz w Polsce pozwala, wręcz zaleca pracę zdalną, to jednak bardzo, bardzo często podkreślają, że to jest z obojętnie jakiego miejsca w Polsce. To się wiąże z jednej strony z ubezpieczeniami, a z drugiej z podatkami, więc to jest trochę utrudnione. I mimo, że z jednej strony pracując zdalnie mogłabym, powiedzmy, korzystać z tej możliwości, jeździć po świecie, póki nie będę musiała wrócić do biura, no nie do końca jest to możliwe. Słyszałam, że jeżeli ktoś pracuje właśnie na umowie B2B albo umowa zlecenie, to wtedy nie ma z tym problemu. Można pracować z każdego miejsca, jakie się sobie wymarzy. Czasami można tylko z, z obszaru Unii Europejskiej, ale wiadomo, że jest większa elastyczność. I tak się zastanawiałam, co mogę zmienić, żeby jednak mieć trochę więcej radości w tym moim życiu i trochę skorzystać z tego, że Pracuję zdalnie m, póki co i tak wpadło mi do głowy, że dlaczego by nie zacząć takiego mini życia cyfrowej nomadki, która jeździ póki co po Polsce i może po przygranicznych krajach/miejscach i poznaje nowe miejsca, realizuje się, łączy pracę właśnie z takim życiem trochę na walizkach, z plecakiem. I to by była tak, trochę taka namiastka takiego życia. I mogłabym sprawdzić siebie samą, czy to mi odpowiada, czy to jest coś dla mnie. Dodatkowo odkryję to, trochę Polskę, której, no, mówiąc szczerze, nie znam aż tak bardzo dobrze. Dla mnie takie nawet pojechanie do miejscowości obok oddalonego nie dużo, ale nowego. To jest naprawdę ogromna zmiana. Lubię zmieniać otoczenie. Działa to na mnie bardzo, bardzo pozytywnie i dodaje takiej energii do życia. Więc pojawia się pozytyw kolejny. Wiadomo, że takie życie cyfrowej nomadki wiąże się z tym, że jednak ilość rzeczy, które można za sobą zabrać, jest ograniczona. I ja nawet podróżując po Polsce, będę musiała... Się dowiedzieć, rozpoznać, jakie przedmioty codziennego użytku są dla mnie niezbędne. Co muszę zapakować, a z czego warto zrezygnować? I na pewno będzie to dla mnie cenna lekcja za przyszłość. Teraz, zamiast powiedzmy, wynająć mieszkanie w Warszawie czy we Wrocławiu, ja te pieniądze mogę wydać na podróże na zwiedzanie Polski i nie tylko, więc myślę, że to jest dobra opcja. Wynajęcie mieszkania dla mnie też się takie wydaje trochę mm, strasznym. Pod tym kątem, że po pierwsze, ja nie lubię zobowiązań i jeżeli bym zdecydowała się powiedzmy wynająć mieszkanie na rok, i dajmy na to, bym chciała zrezygnować trochę wcześniej, to bardzo często jest tak, może nie zawsze, ale zdarza się, że umowa jest tak skonstruowana, że powiedzmy, mogę zrezygnować wcześniej. Ale muszę znaleźć kogoś na swoje miejsce. Więc to też jest trochę takie ciężkie, bo nie wiadomo, jak to dalej będzie z kolejnymi falami pandemii. Ciężko to przewidzieć, a po drugie, no ja nie wiem, gdzie bym chciała mieszkać. Teoretycznie ta moja nowa praca ma siedzibę. Siedziba jest we Wrocławiu, ale no ja już tam mieszkałam i ja oczywiście lubię Wrocław, ale no jakoś tak nie czuję, żebym chciała tam się zatrzymać na dłużej. Więc póki co oficjalnie zdradzam, że zaczynam życie mini cyfrowej nomadki, która podróżuje po Polsce i może okolicach. Tak jest mój plan na najbliższe 5 miesięcy. Potem zobaczymy, co dalej. Nie wiem jeszcze, jaki będzie pierwszy kierunek mojej podróży. Wszystko wyjdzie w praniu. Na pewno planuję pojechać na początku października do Warszawy, ale to nie uznaję tego za taką podróż cyfrowej nomadki, bo tam jadę pod kątem towarzyskim. A jeżeli chodzi o samą podróż, same przygody, to bardzo możliwe, że będę się tym dzielić na Instagramie, więc zachęcam Was, abyście mnie obserwowali. Konto to Przygodowania. W ogóle sama jestem ciekawa, jak to się ułoży. I co? To tyle. Dzisiaj się nie rozgadałam. Powoli już się żegnam z Tobą. Mam nadzieję, że moje wywody Cię nie zanudziły. Obiecuję, że za dwa tygodnie już będzie odcinek z gościnią. Jak wszystko dobrze pójdzie z planem, to przeniesiemy się do Niemiec i będzie to piękna okrągła rocznica, ale nie wychodźmy naprzód, póki co ja się żegnam i co, do usłyszenia wkrótce. Pa